Hej, wróciłem wczoraj od kumpla po odebraniu moto po przeglądzie takim zimowym i o tym będzie osobny filmik, albo już był, nie, raczej wrzucę później. A w tym filmiku pokażę tylko, jaki jest efekt po zdjęciu pługa i po zamontowaniu nowych kolektorów. Moto jest jeszcze brudne po zimie. Proszę nie disować, nie miałem czasu kiedy go wyczyścić. On był dany do kumpla jeszcze w marcu, a potem nim nikt nie jeździł i stał w garażu kumpla i się kurzył. Więc jeszcze jest po prostu do wypucowania do stanu takiego, żeby się rzucał w oczy, ale na razie jest na pewno zdjęty ten stelaż, pod pług jest zdjęty pług, więc już wygląda moim zdaniem trochę ładniej w tej chwili. I jest możliwość. O, ale słoneczko teraz fajne wyszło. Podziwiania nowych rurek. Wydaje mi się, w ogóle dzięki do oglądacza kanału za sugestie, żeby jednak wrócić do tematu osłony chłodnicy, bo przy tych pięknych rurkach wydaje mi się zamontowanie tutaj osłony chłodnicy też ze stali nierdzewnej zwiększy efekt. Ale tym się zajmę, jak będę miał trochę więcej wolnego czasu. W tej chwili po prostu go brakuje. W każdym razie, pominąwszy aspekt praktyczny, bo zakładam, że dzięki temu, że mam teraz te kolektory, nie będę musiał się przez długi czas martwić korozją, to wydaje mi się, że efekt jest wart swojej ceny. Chociaż podejrzewam, że będzie to wymagało trochę pucowania też, bo na razie przejechałem na tym moto niecałe 50 km z tymi kolektorami. Widzę, że tutaj się zrobiły trochę złote. No i trochę syfu już się zdążyło na dole zebrać spod koła, bo wczoraj padało jak jechałem i kilka razy przejechałem przez mokre. No i oczywiście już one nie są tak idealne jak były, tak idealnie czyste jak były zaraz po założeniu. Ale sami ocencie, czy warto było wydać 700 na taką inwestycję. Mi się podoba. Zdecydowanie. Na razie.